Siema, z tej strony ja. I tak, witam z powrotem w Minecrafcie. Jak pewnie już zauważyliście po tytule, mamy nowy świat. Jak to się stało? Tak, razem z Chloe'em postanowiliśmy zrobić tak, żebyśmy mogli razem grać na odległość. I przez to nie dość, że się nie udało, to jeszcze usunęło mi wszystkie światy. Ale to nawet lepiej, bo postanowiłem, że tak, założę nowy świat, ale zrobię tak, żebym się zrespił od razu przy wiosce. Bo, jak pewnie wiecie, chciałem od początku się osiedlić przy wiosce, ale za nic nie mogłem jej znaleźć. Więc tak, osiedliłem się tutaj w domku Kowala. Co to jest? A, domek kolejny. I trochę tu przebudowałem, żeby wszystko wyglądało nieco lepiej. I żeby było praktyczniejsze, na przykład gdzieś tam schody pododawałem i w ogóle już sobie zrobiłem crafting table, łóżko, skrzynie. I co mamy w ekwipunku? Mam już zrobioną zbroję, jakieś tam itemy, żarcie i no. Złaś. Złaś. Dzięki. I co mamy w skrzyni, bo zapomniałem już. No, zdobyłem jeszcze od topielca. Jak to się nazywało? Trójząb. I mamy trzcinę cukrową i więcej żarcia, ale mam już żarcie w ekwipunku na razie. Potem się najwyżej wrócimy. I to dzisiaj chcemy zrobić. Zbudować dom. Jak zawsze na języku angielskim. Dom sobie już zaprojektowałem. I jest on dosyć spory, jak na moje możliwości. Bo jakimś specjalnym budowniczym Minecrafta to ja nie jestem. No, myślę, że całkiem nieźle się to wygenerowało. I tak, co jest potrzebne? Drewno. Pójdziemy sobie najpierw tam poszukać, jakie jest w ogóle tam drewno, bo chciałbym jasne, jak i ciemne drewno. Bo tak sobie zaprojektowałem. Jak nie będzie, to najwyżej się z jednego zrobi. No, i co tu mamy? Wydaje mi się, że mamy tu po prostu normalne drzewo. I sobie je pozbieramy. Jezus, ale mi laguje jak nagrywam. Powinienem to naprawić. W ogóle powinien kanał usunąć, nie? Okej. Okay. Mamy tu jeszcze brzozę. Czy tam sosny? Nie wiem, jak się nazywa to drzewo. Chyba brzoza. Nie znam się na drzewach, ale mi się nie podoba. Za jasne jest i takie zbyt straszkowate jakieś. Mamy świnie, to sobie od razu zabijamy. Bo co on mi tam szkodzi? Przy okazji expa naliczymy troszeczkę. Może tam będą jakieś drzewa. I pustkowie. Jedynie łąka, ale dobra, może być i takie drzewo. Takie też jest spoko. Bardzo często widziane. Ja już sobie tutaj zeżrę baraninę. I to, żeby nie marnować upieczonego żarcia. Choć w sumie i tak zmarnowałem, bo mogłem to upiec, ale co tam. Okej, to najpierw sobie pozbieramy drzewa. Nie będę wam raczej wszystkiego pokazywał, bo to by było nudne, jak większość moich filmów. No. Szczęśliwi, że ferie są. Znaczy, z tego co wiem, to niektórym się ferie już kończą. A niektórym chyba dopiero zaczynają. Mi się dopiero zaczęły. I teraz mam więcej czasu na nagrywanie. Zwłaszcza, że pewnie jeszcze spotkam się z Chloe'em. Jak będziecie chcieli, to nagram z nim odcinek, na przykład z Minecrafta właśnie, albo z czegoś tam. Możliwe też, że nagram z QWERTY. No, tymczasem sobie nazbierajmy drzewa. Potem zrobię z tego deski. I zacznę budowę domu, bo nie chcę przedłużać za bardzo. Bo tak, no, mówiłem już o ograniczeniach mojego do rekordera. I tak, jak na prostą nagrywarkę jest całkiem spoko, ale jednak ma swoje ograniczenia, nie? Dobrze, że wciąż są aktualizacje, bo tego bym nie przeżył, jakby nie było. Mogę streamować, ale po pierwsze, raczej mam mało widzów i raczej myślę, że mi się zbytnio nie opłaca jakoś. I wolę jednak formułę odcinków, bo wtedy mam pewność, że wszystko dobrze działa. No dobra, nie mam pewności, ale jest jednak i tak większa niż podczas streamowania.
Jezus, ale dziwne drzewo. Nienawidzę tych drzew, bo trzeba je długo wydobywać. No. No. I słyszę kota. Później sobie do niego przyjdę. Na początku myślałem, że to moje koty z dworu są. W sensie w realnym życiu. Na szczęście nie. Przeszkadzałby mi w nagrywaniu. I prawdopodobnie przyszliby jej rodzice, żeby wypuścić go z kotłowni, bo tak trzymamy koty niektóre w kotłowni, ale nie mówcie nikomu. I no, wtedy by był mały problem. Bo dla tych, co nie wiedzą, wciąż nie mówiłem rodzicom w ogóle, że nagrywam. Widzieli tylko jeden mój film, ale nie wyczyszczali, że jest mój. Więc tak, ja już sobie tutaj zrobię deski. Nienawidzę dźwięku villagerów jednocześnie, ale jednak mam z nimi dobre skojarzenia, bo nie lubię mieszkać sam. Wtedy przyjdzie creeper i mam wysokie my. Mam chwilę. Myślę, że Enderman może by się tu zmieścił. Więc tak, jednak weźmy se tutaj o drewno, zróbmy. No. Po co ja to ciągle naklikam, tylko wam przeszkadzam. Okej, okay, dużo już mamy. Może se tak ze dwa staki zróbmy. No nawet trochę więcej się zrobiło i to zachowajmy na wszelki wypadek. I już wiem, gdzie ten dom mój będzie. Nie laguj, Minecrafcie, proszę. Microsoftcie, Minecrafcie, no. Czy ja właśnie... O, ja nie wierzę. No, kurde, powinni naprawić sterowanie. W sumie to ja jestem debilem, ale nie mówcie nikomu. Co z tego, że to się nagrywa? I każdy w każdym momencie może to obejrzeć. Znaczy, nie w tym akurat, jak to nagrywam, bo jeszcze tego nie wrzuciłem, ale wiecie. Chociaż patrząc na to, jak rozwija się YouTube, niedługo i ten film zostanie zdemonetyzowany. I tak. Zobaczmy na projekt. Mam go przy sobie. I tak. Chwileczkę. Myślę, że tu się zmieści. Jak się nie zmieści, to się jeszcze tam dobuduje coś. I co mamy? Od tej strony i... Tak, chwilę. Policzę. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4. I 3. 11. Tak. 11 to... Gdzie stawiamy? Kurde, jak ja przyciągam. Idziemy 11 w tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Mamy 11. Tak, mamy 11. I idziemy w tamtą stronę. I tutaj w tą stronę również jest 11. Tak. Raz, dwa. Zaraz. Jeden. Dwa. No. No ja nie bierzę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Mamy to. I idźcie stąd, koty. Błagam, nie laguj mi tak więcej. I teraz to po prostu łączymy. Okej. Jakby sam obwód pierwszego modułu mamy zrobiony. Co z tego, że to jest tylko kwadrat 11 na 11. Ale zbliża się noc, więc idę się przespać. Może nie ma tu zbyt wielu mobów, ale wolę się trzymać od nocy z daleka. Gdzie ja mieszkałem, bo zapomniałem. Ci tam jeszcze w domach coś szaleją. Ha, topią się. Fajnie, kąpiecie się w nocy na dworzu. Gratuluję rozsądku. I gdzie ja mieszkałem? Aha, byłem tuż obok tego. Idziemy spać. To będzie mój tymczasowy dom, tak żebym miał po prostu schronienie. Dodałem tu drzwi, bo przedtem nie było. Przestraszyłem się tego. I no, to jest mój tymczasowy dom. Potem zbuduję sobie swój własny i już nie będą mi te małpy przeszkadzać. I
wiecie, odcinek z budowy domu może nie być najciekawszy, ale od teraz chcę te odcinki porządkować. Czy coś. Boję się, że ten dom może być trochę za duży, ale mam wszystko rozrysowane, więc mam pewność, że wymiary są dobre, ale jednak, wiecie, będę musiał tu jeszcze dirta dobudować, bo się nie zmieści inaczej i będzie lewitował w powietrzu, co będzie dziwne. Ja tu jeszcze sobie wszystko wypełnię. I tak, Minecraft w tym roku swoje dziesięciolecie świętuje, swoją 10. rocznicę powstania. Więc tak, no, złóżmy mu hołd. I będzie więcej Minecrafta w końcu. Pięknie. I to jest. I może w końcu zacznijmy to trochę bardziej ogarniać. Bo jak dotąd to jedyne co zrobiłem, to zdobyłem parę itemów w świecie, który potem mi się usunął. I dzisiaj tylko w czwartym odcinku próbuję robić sobie dom. Początki czegoś zacnego. Fajny klocek mi się postawił. Więc no, zacznijmy to w końcu ogarniać. Powtórzę jeszcze raz, bo może nie usłyszeliście, może usłyszeliście, co mnie to obchodzi. Dajcie mi spokój. Sami lepiej nie nagrywacie, więc dajcie mi spokój. Okej. Okay. Kurde, ja tu nagrywam. Gracja na roztoczki se live'a. Świeci. Co? A ja marnuję czas na nagrywanie czegoś, czego i tak nie obejdzie, bo to gunwo. Bądźmy dobrej myśli. No i czemu mi to się tak dziwnie robi, jakoś buguje. Okej, mamy zrobioną podłogę do pierwszego modułu. I kurde, boję się, że ten dom... O nie, co ja zrobiłem? Coś niewybaczalnego zrobiłem. Okej, okay, muszę rozwalić podłogę, bo planowałem, żeby ona była zrobiona z okorowanego drewna. Zaraz, tu są dwa klocki. Tak. Taki śmieszny twist. Okej, okay, wiecie co, żeby was za bardzo nie zanudzać, to zostawię to i zrobię w swoim zakresie. I może dla odmiany pójdźmy się powymieniać jakoś z wieśniakami. Może mają coś ciekawego do zaoferowania i nawet nie zauważyłem, jak minęło tyle czasu. Myślałem, że maksymalnie 6 minut nagrywam, a tu już ile? 12, 45, prawie 13, więc tak, to bardzo źle i znowu nie będę mógł znaleźć swojego domu. Gardło mnie boli. To zła oznaka burzy jak kupa, nagrywam jak kupa. Oni wyglądają jak kupa. Tak mi przykro. Okej, okay, zapamiętać. Tu jest kurde studnia. Przy studni kurde jest mój dom. Przyjdę sobie po skrzynki i się z nimi za coś wymienię. Ja pierdolę. Okej, okay, zdobyłem te ze skrzynek, to są to co jest rolnik. I co ja to za to mogę dostać? Mam tylko jedno. Mógłbym im ukraść, ale dostaję za to emeralda, więc dobra, może pójdźmy i im to zabierzmy. Tylko ja absolutnie nie wiem, jak on się tam dostał. Znaczy, on był przedtem na górze. Dobra. Tyłek z tym. I zabieramy im to. Okej, odnówmy im to. Już jest 14 minut, mam tylko minutę. Już nie całą. Ale mam to, czego chciałem. I zamieńmy się z nimi w końcu. Nie wiem, który to był. Najgorsze jest to, że ja... A to jest pasterz. No przecież. Który to był rolnik? Tu jest rolnik. Daj mi emeralda. Tak. Dziękuję. Tu nic ciekawego już nie masz. Pasterz. Niestety. No, chyba nie. Za emeralda się nie zamienię na chleb. Okej, okay, w końcu coś dobrego. O nie, przecież potrzebuję 6 emeraldów. Okej, okay, mam bardzo mało czasu, dosłownie kilkanaście sekund, więc ja się z wami już od razu żegnam. Na razie.